czwartek doszło do długo wyczekiwanej ringowej konfrontacji słupskich radnych z przedstawicielami SKB Czarni Słupsk. Odwiedziliśmy również Słupskie Dni Gospodarki i odnowioną bibliotekę w Kępicach. Oglądasz serwis informacyjny 10 minut TV. Zapraszamy! Gorąca atmosfera towarzyszyła dyskusji radnych, władz miasta i działaczy słupskiego klubu bokserskiego Czarni. Dodatkowe emocje wzbudzał fakt, iż do tego spotkania doszło w ringu słupskich pięściarzy. A wszystko przez ostatnią decyzję części miejskich rajców, którzy podczas ostatniej sesji nie zgodzili się na zmianę zagospodarowania przestrzennego wokół dawnego hotelu Rowoku przez spółkę należącą do wielokrotnego mistrza świata w boksie zawodowym Dariusza Michalczewskiego. Przypomnijmy, jeszcze przed zakupem hotelu Michalczewski deklarował wybudowanie w tym miejscu ośrodka przygotowań olimpijskich. No niestety wypadło to negatywnie dla miasta Słupska przede wszystkim, dla polskiego boksu, dla sportu i przede wszystkim dla tych młodych ludzi, którzy również kibicowali nam i czekają na to, żeby w tym pięknym miejscu powstał wspaniały ośrodek przygotowań olimpijskich. Poczyniłem rozmowy z panem prezesem Polskiego Związku Bokserskiego, co już wielokrotnie mówiłem. Obiecał mnie na piśmie, że będzie przysyłał naszych kadrowiczów z Polskim Komitetem Olimpijskim, z panem Wiesławem Rutkowskim. Spośród rajców, którzy byli przeciw dokonaniu zmian zagospodarowania przestrzennego, obecny był radny Kido, który tłumaczył, dlaczego zajął takie stanowisko. W momencie, kiedy fundacja staje się właścicielem działki i obiektu, próbuje zmienić reguły gry, które zostały ustalone i które były znane obydwu stronom, stronie, która sprzedawała, czyli miastu, oraz fundacji. My nauczeni doświadczeniem, złym doświadczeniem, jak to wyglądało kiedyś w Słupsku, iż sprzedawało się działki, następnie uchwalało miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i te działki były z wielokrotnym zyskiem odsprzedawane. Nie chcemy, aby kiedykolwiek miało coś takiego miejsce. Chcemy, żeby wszyscy na takich samych zasadach prowadzili równą grę. Skoro jest plan dla tej działki, to należy przestrzegać reguły tego planu. Nie chcę być postawiony pod ścianą, chociaż jestem w ringu. Będę walczył, ale nie chcę być... To nie ma, jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Ja chcę, żeby ośrodek przygotowań olimpijskich powstał, natomiast nie chcę być przymuszony do rozwiązania takiego, bo jakie ja będę miał argumenty w stosunku do innych właścicieli działek, którzy powiedzą, zmieńcie plan, bo ja chciałbym zabudować też 90% swojej działki, a nie tylko 40 czy 50, tak jak jest to w planach. Do swoich racji za uchwaleniem zmian i rozbudową hotelu przekonywał radny Marcin Kobyliński. Ani na tych komisjach, ani na żadnej, ani na sesji tego nikt nie podnosił. Więc podejrzewam, że teraz po prostu popełnili błąd, zrozumieli, że popełnili błąd, pewnie też przez to, że zrobiło się głośno koło sprawy i się wycofują rakiem. Więc na ten temat można było rozmawiać. Wszyscy wiedzieliśmy, że chodzi o to Centrum Olimpijskie i dlatego tak, a inaczej był zapis w tym projekcie uchwały. Dla wszystkich było to oczywiste, przynajmniej dla mnie i dla tych kolegów, którzy głosowali za. Z kolei swoje stanowisko na nie tłumaczył radny Dobkowski, który wyjaśniał całą sytuację. Pytam się, ja widząc, że Kujawski, Chrzanowska, kolego Kido mówi, to jest korupcjogenne nawet i tak dalej, ja cytuję, można każdy sprawdzić. Nie, pytam się pana Poźniaka, kto projektował i dlaczego to? On mówi, nie wiem kto projektował, no przepraszam, ktoś prezentuje plan na sesji, on nie wie kto projektował, on nie wie dlaczego zieleń zmniejsza się do połowy, dlaczego no powierzchnia zabudowy zwiększa się z 70 do 90%, no przepraszam, a poza tym panowie no bokserzy, nawet panie Kaziu, jak się przegrywa pierwszą rundę, to pan potrafił wygrać drugą, już nie mówiąc o trzeciej. I myślę, że to była pierwsza runda i myślę, że spotkaliśmy się po to, żeby to przeforsować, tylko pana no Janusza uprzedzam. Nie wolno lekceważyć radnych, że ja przyjdę, dostosujcie się, ja powiem, a potem się nie przychodzi. Sytuację, jaka panuje w klubie i towarzyszące temu emocje przedstawił prezes Czarnych, medalista olimpijski Kazimierz Adach. Jak się dowiedziałem, że to nie przeszło na Radzie, to było coś takiego, jak przeżyłem w 1984 roku, kiedy się dowiedzieliśmy w ostatnim momencie, że nie jedziemy na olimpiadę do Los Angeles. To było jak zastrzelenie. Dla mnie niezrozumiałe, bo to, jak już tutaj wszyscy mówią, same korzyści dla Słupska, dla sportu, dla młodzieży, która tutaj uczęszcza i być może
Być może to nie jest reguła, nie jest przepis na olimpijczyka, na medalistę olimpijskiego czy innych zawodów. To musi być ten talent i praca grupy ludzi, którzy nawzajem się popierają i współpracują. No i jak się dowiedziałem o tej decyzji, to przeżyłem szok. Jak już powiedziałem, to niezrozumiałe. Niezrozumiałe, naprawdę. Już na koniec tego politycznego starcia głos w dyskusji zabrał zastępca prezydenta Słupska Andrzej Kaczmarczyk. Co możemy dalej zrobić, bo takie padło tutaj pytanie. Po prostu tak jak już padło, to była pierwsza runda, przystępujemy do drugiej rundy. Na najbliższą sesję Rady Miejskiej ten projekt zostanie ponownie wprowadzony pod obrady i myślę, że jeżeli będą w związku z taką dyskusją, pojawią się również przedstawiciele inwestora, którzy w razie potrzeby będą w stanie zabrać głos i dokonać dodatkowych wyjaśnień. Myślę, że wtedy, jak to mówią, owca będzie cała i wilk będzie syty i wtedy dojdziemy do porozumienia. Oby tak się stało, ponieważ jest to dla dobra naszego miasta. Teraz działaczom, kibicom i wszystkim uczestnikom tego spotkania przyjdzie czekać do kolejnej sesji Rady Miasta, na której być może zapadną ostateczne decyzje. Słupskie Dni Gospodarki rozpoczęły się w Słupskim Inkubatorze Technologicznym. Jest to już 11. edycja tej imprezy. Tym razem została ona połączona z 6. Regionalnym Białorusko-Pomorskim Forum Gospodarczym. Słupskie Dni Gospodarki są imprezą coroczną już w tej chwili, ale w tym roku mamy poszerzone o wspólne spotkanie w ramach Słupskich Dni Gospodarki i w ramach Pomorskiej Współpracy z Białorusią. Słupskie Dni Gospodarki zainaugurowano w czwartek o godzinie 10:00 sesją plenarną poświęconą polityce regionalnej Polski w świetle 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej. Mamy dziesięciolecie wstąpienia do Unii Europejskiej i zaczniemy od panelu takiego, że podzielimy się naszymi odczuciami i informacjami dotyczącymi tego, jak widzimy nasze wejście do Unii, co nam to dało, jakie ewentualnie są jeszcze przeszkody w sprawniejszym dostępie do środków unijnych. Później będą inne panele już bardziej, że tak powiem, gospodarcze i będzie no i inna publika, która będzie zainteresowana oglądaniem tego. Później będą też spotkania pod stoliki, gdzie przedsiębiorcy ze Słupska i z okolic będą mogli rozmawiać z przedsiębiorcami z Białorusi i ewentualnie tam może dojść do jakichś kontaktów czy nawet porozumień. Podczas dwudniowych spotkań odbędą się także panele dyskusyjne dotyczące przetwórstwa spożywczego w regionie oraz nowych technologii i trendów w budownictwie. Współorganizatorem Słupskich Dni Gospodarki jest Urząd Marszałkowski w Gdańsku. Słupskie Dni Gospodarki są organizowane przez miasto i powiat słupski. No oczywiście włączamy się do organizacji tejże imprezy z uwagi na to, że ta impreza, to przedsięwzięcie powoduje, że ma firmy, które chciałyby zainwestować na terenie subregionu słupskiego, mogą dowiedzieć się, jakie są możliwości i jaki jest klimat do tego, żeby tutaj wyłożyć pieniążki. Drugiego dnia Słupskich Dni Gospodarki przewidziano między innymi panele dyskusyjne dotyczące współpracy biznesu z nauką i inteligentnych specjalizacji w regionie słupskim. Odbędą się również warsztaty na temat dojrzałości innowacyjnej przedsiębiorców. Partnerami tego przedsięwzięcia są Powiat Słupski, Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego, Akademia Pomorska w Słupsku, Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku, Wyższa Szkoła Inżynierii Gospodarki oraz Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa. Patronat honorowy nad imprezą objęło Ministerstwo Gospodarki oraz Marszałek Województwa Pomorskiego. Zakończył się gruntowny remont miejsko-gminnej biblioteki w Kępicach. Placówka znajduje się w gmachu dawnego domu kultury, który nie był remontowany od kilkudziesięciu lat. To stary, przedwojenny i okazały budynek. Niestety jego stan techniczny pogarszał się z roku na rok, a remont odkładano z braku funduszy. W ubiegłym roku gmina Kępice dzięki wsparciu z Ministerstwa Kultury przystąpiła do prac. Koszt remontu to blisko 1,5 miliona złotych. Remont dobiegł końca. W tej chwili doposażamy obiekt w nowe meble.
w zabawki dla dzieci, w fotele na sali widowiskowej. Do tej pory udało nam się przez rok wyremontować cały obiekt. Dostaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prawie w kwocie 1,5 miliona złotych. 30% tej kwoty dołożyliśmy my jako gmina. Budowlańcy wyremontowali dach, elewację i wszystkie sale, w tym salę kinową. Wymienione zostały wszystkie instalacje. W siedzibie biblioteki swoje miejsce znalazły różne sekcje i grupy, na przykład chór, koła gospodyń wiejskich czy zespoły muzyczne. Będzie nawet siłownia oraz studio nagrań. Obecnie trwają prace porządkowe, zaś bibliotekarze układają księgozbiór.